Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne nagranie, kolejna praca. Jak widzicie, pracujemy wraz z Litką i powstaną dzisiaj takie oto zająco-króliki. No oczywiście takie zajączki świąteczne. Mamy kawałki takie starej dębiny, która miała trafić na opał, ale oczywiście udało nam się ją uratować. Litka przygotowała wzory powiększone, gdzieś z sieci ściągnięte, takie wzory właśnie rysunkowe zajączki były. Przerobiliśmy to właśnie na wektor. Wektor można już powiększać i wydrukowane 1:1. Można to odrysować. Było to naklejone jeszcze na jakąś twardszą tekturę. Tutaj jak widzicie nie mieścił się ogon. No ale poradzimy sobie i bez ogona. I kolejne prace to już oczywiście wycinanie. Zaczynamy od największych sprzętów, czyli od największej taśmówki. Ta taśmówka jest tak duża, że aż mała. Nie no, to jest mała taśmówka. Chyba jedna z najmniejszych. Dokładnie, dobrze. Nie chyba, tylko na pewno najmniejsza taśmówka z firmy Felder. Wycinam tutaj, oczywiście tutaj jest chyba taśma gdzieś koło 10-12 mm, więc nie uda mi się ją wcisnąć we wszystkie zakątki. Jednak skręt tutaj jest taki, no nie że jakiś bardzo duży, ale jednak za duży, żeby wcisnąć się w te najbardziej takie za ciasne zakręty. Więc to, co uda się zrobić właśnie na tej maszynie, no tutaj kombinuję. W sumie powiem Wam szczerze, że dla grubości 20-30 mm, jeśli jest ostra taśma, absolutnie nie robi tutaj na tej maszynie to żadnego wrażenia. Jedzie się na niej bardzo szybko i o to chodzi. Ale, no oczywiście, tak jak mówię, nie da się wjechać wszędzie, więc co dalej robimy? Przeskakujemy na taśmówkę numer 2. Czyli tutaj już wskakuje na Pegaza i tutaj mamy już do czynienia z taśmą, która jest w granicach chyba 1 mm. I jak sami widzicie, praktycznie można zawracać w miejscu, czyli tutaj jest praca jak na wyżynarce włosowej. Z tym, że tutaj jest dużo większy szrank zębów, czyli te takie rozwiedzone są zęby. Co za tym idzie, nie uda się tutaj zrobić takiej powierzchni idealnie równej, gładkiej, tylko również tutaj powstaje ta chropowatość tej powierzchni po przejściu tą taśmą do cięcia. Ale również idzie praca na tej maszynie bardzo szybko. Jedynym ograniczeniem jest oczywiście prześwit między taśmą a ramieniem taśmówki. Tam jest, nie wiem, 20-30 cm, więc nie uda się wszystkiego zrobić. No bo jest oczywiście to ramię. No i wtedy, słuchajcie, wchodzi kolejna maszyna do takich prac, czyli wyżynarka włosowa. Tutaj jesteście w stanie już zawracać praktycznie w miejscu. Ja tutaj, widzicie, sobie robię taki slot, żebym mógł obrócić się pod kątem ostrym. I praca na tej taśmówce, sorry, na tej wyżynarce włosowej, jest tutaj kilka cech. Po pierwsze, pracujecie najwolniej. Po drugie, jest dużo chudszy materiał musi być. No bo czym grubiej, tym wejdziemy w pod same ramię, na przykład tutaj to czerwone, czyli w granicach chyba 70 mm tutaj można ciąć. I film o tym był. Da się to robić, ale oczywiście pracujecie wtedy dużo, dużo, dużo wolniej. Plus, po pierwsze, wywiasy robicie tutaj dowolne.
Po drugie, jeśli dobierzecie brzeszczot, to powierzchnia po cięciu tymi brzeszczotami jest praktycznie gotowa, nic tam już więcej nie trzeba robić, jest to tak jak po szlifowaniu. No i teraz przechodzimy sobie na szlifierkę, tutaj szlifierka trzpieniowa, oscylacyjna i na niej zrobię, słuchajcie, tylko i wyłącznie te najbardziej te łuki wewnętrzne o najmniejszej średnicy. I mam jeszcze mniejsze trzpienie, ale już nawet tego nie wyciągałem, to aż tutaj chyba takich nie było potrzeby, ale powiem wam, że ta dębina to jest, kurde, kawał materiału, tam naprawdę nie było lekko i zbyt wiele na tej maszynie oscylacyjnej tam się zrobić nie dało. No więc, skaczemy na szlifierkę taśmową, również oscylacyjną, widzicie, silnik się porusza góra-dół, dzięki temu jest dużo mniej przypaleń. I tutaj robię tylko również część pracy tam, gdzie się da. I płaskie stopy, żeby można było to postawić na stole. Sprawdzamy. Stoi. Dobra, no i etap kolejny pracy. Tam, gdzie się nie dało, albo tutaj, no może jeszcze to, co teraz robię, mogłem jeszcze potraktować tamtą szlifierką. Naprawdę ostre pilniki, czy bardziej tarniki. I wtedy praca idzie. Zauważcie, że tutaj jest jakby praca zarówno wzdłuż słojów, jak i w poprzek, więc naprawdę jest co robić. Dobra, etap kolejny to szlifowanie już płaszczyzn, tak żeby to było miłe dla ręki. Tutaj Litka używa jeden, później drugi papier. I również krawędzie. Również były potraktowane papierem, ale to już praca ręczna zupełnie. Aha, no i tutaj jeszcze chciałem pokazać, jak sobie przyspieszyć tą pracę. Bardzo mała szlifierka. To jest akurat chyba Proxon. I tutaj użyte są papiery ścierne listkowe. I faktycznie to jedno z narzędzi, które się nam przydało do takiej pracy. Temat zajęcy. Prawie że gotowy. Oczywiście to nie koniec pracy, bo jak widzieliście, chyba najwięcej jest tego wykończenia. No oczywiście, jeśli bym dobrał, i tak było zrobione, ten najmniejszy brzeszczot na wyżynarce włosowej, to wtedy ta krawędź czy powierzchnia tutaj jest prawie że idealna. Ale te wszystkie takie minimalne ruchy, wiecie, jak nie zrobi się idealnie tego łuku na przykład, tylko jakiekolwiek zawahanie ręki, to później jest to widoczne. I to właśnie żeśmy poprawiali tutaj z Litką. I żeby nie było tak łatwo, tutaj mamy dębinę gdzieś w granicach 20 mm. Widzieliście, co używaliśmy do poprawiania tych powierzchni. Bardzo ostrych pilników, papieru ściernego, nawet takiego małego, to jest szlifierka z papierem listkowym i on naprawdę daje rady, ale wtedy tumany kurzu, nie? Czy coś powiesz? Nie. Jeszcze jaja. Jeszcze chciałam szczotkowane jaja zrobić. Też z takiej jeszcze grubszej dębiny. Trzeba było też wyliczać, mieliśmy deski określonej szerokości, więc na przykład nie zmieściły się ogonki. Ale stwierdziłam, że nic nie szkodzi, bo można przyczepić i to będzie dodatkowa atrakcja. Ogonek taki pomponik, nie? Więc stój, koleżko. Przykleję to pewnie, albo nie wiem, przygwożdżę, przykleję, nie? Czymś. No. I będzie taki coś. Generalnie chodziło nam o to, żeby mieć ozdoby wysokie. Ale stwierdziłam, że skoro robię już szablony, bo drukowałam je gdzieś tam w naszej drukarni obok, robię szablony na duże, no to zrobię sobie też małe, żeby wykorzystać drewno. Jak miałam deskę i zostaje odpad, no to wtedy mały zajączek też tam wchodzi. Zajączki, króliczki trafią do Roxany, naszej florystki.
I tyle. Nie będą olejowane, będą takie bardzo surowe i miejmy nadzieję, że znajdą dom, bo wiecie, że święta się odbędą, żeby nie było, nie? Tak jest. Więc kolejny raz dębina, która sobie leżała i to były takie deski właśnie... Tak, po opale. To był opał rozcierany. Typowy rustykalne deski, bezklasowe. Z opału żeśmy to odzyskali. Na traku było rozstarte, później sobie poleżało parę ładnych lat i takie widzicie, z jednej strony jakiś sęk, który z drugiej jest strony niewidoczny. Tyle. Szybki temat, jedno popołudnie i temat kolejny spokojnie, gotowy. To byliśmy ile godziny? No mówię, no jedno popołudnie. Po kawie przyszliśmy, mamy 19:20. Ale chociaż późna kawa była. Było przestawienie czasu jeszcze w międzyczasie. Wszystko. Króliczki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.